Coś wam powiem, mam dla was ciekawostkę może. Wielu ludzi mnie pyta, co ja noszę na głowie. To jest przedmiot dyskusji. Pańciochę założył. Jak chodziłem do liceum i zabraniali nam nosić długie włosy, toś mi je słówkami spinali i zakładali na noc pończochę, żeby to było przylizane, żeby się wydawało, że są mniejsze. A potem mówili nauczyciele, won do domu. Tak to wygląda. To jest duraga. Duraga, specjalna chusta. Tak wygląda. To jest akurat model Eminema. To jest specjalna chusta z tkaniny, z drywitu. To jest taka tkanina z lejków zrobiona, która powoduje, i to w zależności od tego, co kto chce, trzy bądź cztery rzeczy. Po pierwsze, chroni, jeśli ktoś ma jakąś chorobę skóry i nie wiem, ma plaster albo coś nieprzyjemnego na skórze, więc może to zasłonić. Po drugie, wchłania pot i to używali żołnierze amerykańscy już od czasów Wietnamu, a potem przeniosło się to na futbolistów amerykańskich, którzy ciężko pracują w tych wielkich orężach, w tych zbrojach. Pocą się, pot ich zalewa, więc przewiązują włosy tym i dopiero na to kask zakładają, żeby pot nie zalewał oczu, bo on się zatrzymuje w tym. On wychodzi i już zostaje w lejkach, natomiast w drugą stronę nie wchodzi. Powietrze wchodzi, a pot nie wchodzi. Wreszcie czarnoskórzy obywatele zaczesują włosy na gładko i zawiązują sobie to na noc i wtedy ich pokręcone jak sprężynka włosy, słynne afro, przepiękne, ono się zamienia w prosty włos o drobniutkich falach. Widzieliście Snoop Dogga pewnie nie jeden raz. On ma takie włosy. To służy do tego. Ja mam tego ze 100 w kolorach przeróżnych, biało-czerwonych. Pokażę wam może jutro jakieś zdjęcie, jak będzie drużyna polska grała, założę sobie biało-czerwone. Więc to jest duraga, ten jakby obiekt śmiechu i szydery, rzecz, w której chodzi 10 milionów, może 20 milionów Amerykanów. O, właśnie, ostatnio zabroniono w lidze NFL, czyli w futbolowej lidze amerykańskiej, nosić duraga, to jest polska nazwa, rag, to jest nazwa amerykańska, durag. Otóż zabroniono nosić tego w futbolu amerykańskim, gdyż okazało się, że stał się to strój wśród czarnoskórych i latynosów. Czarna duraga, czyli taka, jaką mam w tej chwili na głowie, stała się no niestety strojem drużynowym gangsterów ulicznych. Oni tak wyglądali, żeby zamaskować różnicę w wyglądzie swoim, czyli biegło 20 jednakowo zduragowanych i ciężko ich było rozróżnić. Biali z kolei golą się na łyso i wtedy też trudno ich rozróżnić. I Liga Futbolowa Amerykańska doszła do wniosku, że zbyt kryminogenny jest to element stroju, żeby coś takiego jak Liga, która jednak oferuje młodym ludziom wzorce etyczne, honorowe, wojowników, a nie oszustów, twardzieli, a nie bandytów, ta liga powiedziała, sorry, tego nie może być. I nie noszą. Podobnie jak zresztą musieli pozasłaniać oni, czy koszykarze, czy bejsboliści, tatuaże, jeśli mają jakiekolwiek przestępcze emblematy, czyli symbole gangów, nie wiem, Los Angeles, czy jakikolwiek inny. Możesz to mieć, to jest twoje ciało, ale musisz to zasłonić. Jest jeszcze raz, po raz trzeci, duraga, frajerzy z prawicy. Biało-czerwoną powinniście nosić na łbach od rana do wieczora, bo ja noszę w świętach.